To go tam w twarz. O, no, no, bum go, bum go. Cześć, to YouTube Game. Witam was już w drugim odcinku z UFC. Prawdopodobnie to będzie taki, nie wiem, drugi to będzie z tego. A co, niech będzie. I dzisiaj zrobimy sobie to po raz kolejny, czyli walki normalne, dwie może. I tryb sójkowy, adrenaliny, nokautu, to też jest, może być fajne. Tylko teraz ustawienia robimy i będziemy walczyć na komitę. Na tym jakimś, jakiejś kopalni, kurczę. O nie, weźmy, ja wziąłbym chyba George'a Masvidala. Tylko czekajcie, weźmy, dobra, już mogę grać. Czekajcie, Ben Askren, znaczy George Masvidal. Ale fajne mają spodenki. I teraz Ben Askren. Oni mają takie specjalne pod areny? To jest genialne. Ja jeszcze tego nie zauważyłem, kurczę. Myślałem, że oni mają takie, no, swoje spodenki własne. O! Teraz się będzie zaczynało. Moi drodzy, weźmy górne. Jest, oczywiście. Tu są węże! Co jest? Co to jest za arena? O co? Jakbym się czuł w jakiejś grze z lat 80., nie, że wyzywam, ale takie są odgłosy, nie? O, no albo... Ty, bo to zaraz się na nas zwali normalnie. O, ale dostał w twarz! Ben Askren! Ojo! Czy to było finish him? Czy ja pomyliłem gry? Czy ja gram w Mortal Kombat? No normalnie to jest piękne. Ojoj! Cicho tam! Ty, to ty! Dobra, jest wypuszczenie. A czy my walczymy na piasku? Chyba tak mi się wydaje, nie? Ojoj! Normalnie jakbym grał w Mortal Kombat. Ty, Skorpion! To Skorpion gra chyba tam w tle. To jest genialne! Ja będę na tej mapie grał. Zostaw mnie! Puszczaj! Puszczaj! Puszczaj mnie! Olejo! Żadne takedown! Ja już puszczam! Puszczaj mnie! Okej. Okej, no ale to jest genialne! Jocie! Ale co tam w twarz? Oj, oj, oj! Albo nie, zostawmy go. Niech se stanie. Oj, oj, ale dostał w twarz! Puszczaj mnie! Za jaki level? O, tu właśnie to robi to, co, o czym ja mówiłem teraz. W poprzednim filmie. Aha, nie mogę w to! Bo to inaczej daje, że nie muszę przez to unikać, jak w WWE. Ja jest, zaraz i wychodzimy. Czyli umiem stąd kontrować. Puszczaj mnie! No puszczaj! Ała! Puszczaj! Zaraz dostaniesz łokciem. Nie, biała moja kolana! Kurde, jak ja mam, o! Ale dostał, może, ale dostał Skorpion. Okej. Dostał go piękny kopniakiem. Ale dostał w twarz, ale dostał w twarz! I go kończymy teraz, dobijamy go tam! Klep go, klep go! Puszczaj tego bloka! Okej, wstajemy. Oooo! Ale dostał! Weźmy prawe. Game over. Tu się za dużo dzieje w tej grze, nie? To jest za mocna gra. Jeszcze robi to! Jeszcze robi to, co robił! O, tu właśnie o tym mówiłem. O tych, o! O tych przybliżeniach. O tym wam mówiłem! Na tych przybliżeniach na tym. To jest genialne. Ja chyba będę grał w UFC 4, bo to jest genialne strasznie. I bum. Yeah! To jest genialna mapa! 10 na 10!
Tam jest jeszcze jakieś przejście w dół. Co? Zaraz zobaczymy, miałem punkt doświadczenia 75, 125 punkt doświadczenia, okej. Weźmy wybór ze zawodnika, albo wyjdźmy, zmienię sobie jakąś mapę na jakąś inną, bo chcę też z fanami mieć. Ale te mapy, ta na, jak to w ogrodzie i w, tam gdzieś u góralów, to jest genialne. Toyota Center, Mars. O, Madison Square Garden, tam gdzie SmackDown jest. Tam co było. Pisało się tak. Będziemy, zaraz się Roman Reigns pojawi, będzie nas niszczył. Dobra, zróbmy jeszcze raz, no, Masvidal kontra Ben Askren. Może teraz się uda, w 5-3 sekundy, czy tam ileś. Albo nie, weźmy sobie Donalda Cerrona. No, chcę go wypróbować. Znam go, jakoś tak, ale chcę zobaczyć, jak on walczy. No, muszę zobaczyć, czy jest figurka Ben Askrena. Alright, coming up next, a welterweight tilt between Jorge Masvidal and Donald Cerrone. Donald Cerrone, Donald Cebula. Pięknie to wygląda. O, ja zapominałem, kurczę, pominąłem wejście. I tylko jego da, kurczę. Ale grafika jest genialna. Teraz myślę, że nam się uda go pokonać, dobra. Jest komentator i super. O! 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 Nic nie blokujesz, chłopie. Kopniak! O! Jeszcze raz! Nie ma! Jeszcze raz! Jeszcze raz! Jeszcze raz! Oj, oj, oj! Oj, oj, oj! Ale klepa! Daniel Cerrone! No dawaj się, no! Nie, wstajemy, 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 bo to bez sensu. Wstaj, wstaj, wstaj. Wstaj, wstaj, wstaj. Teraz dostaję kolejny łomocik. Wstaj, wstawaj. Okej, okej, spokojnie, 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 spokojnie. Nie udało się. O, ale dostał w twarz! Okej. Okej. Ale dostałem w twarz. O, pięknie. Zostaw mnie! Ała, dostałem w twarz dwa razy. Ale pięknie. Pięknie po raz kolejny. Zostaw mnie! Puszczę! A jak to się puszcza, kurczę? Jak to się robi? Otrzymam jego rękę. Ale mnie kopie! To go tam w twarz! O, no, no! Bum go, bum go! Ojojo! Fo! Ale go tam klepiemy! Karma! Kończymy, panowie! Nas krzygnął do... Czekajcie, weźmy dolny, o! Co, co nam pokażesz? Piękne! Piękny knockout George'a Masvidala. Uuu, ale to dostał, pokażę powtórkę. Pokażcie powtórkę na twarz. Chyba, że to pokazują tylko w trybu knockoutach. A mam nadzieję, że nie. Bruce Buffer has your official decision. Ladies and gentlemen, referee Eve Loving has called a stop to this. O, jeszcze jego ta czapka! Dostałeś łomot, no co ci poradzę? Masvidal, jest. O, zrobiłem wszystkie zdania, super. Nice. Ukończ 10 walk. Tu 10 walk zrobiłem? Serio? To już nie pamiętam sam. Dobra, robimy ostateczną walkę. Prawdopodobnie zrobimy ją jeszcze raz w ogrodzie. Na sam koniec odcinka, żeby nie było. Dobra. Lewy narożnik, jak zwykle bierzemy po raz 483 Masvidala. A jako przeciwnika dajemy sobie... Okej. Dobra, nie, kogo by tu wziąć?
Usman jest mistrzem. Ale to mamy od A do Z. Czyli wszystkich, czy będziemy mieli... CM Punk! Bierzemy go! Bierzemy go! Nie ma nawet opcji! Bierzemy CM Punk'a! O tak! Sorry CM Punk, ale musimy niestety ci łomocik spuścić. No przepraszam, wiem. Ty teraz walczysz w AEW. Jest Donald Cerrone, John Jones, Max Holloway. Nie ma... Masvidala, ale... Czy jest ten mój, którego chciałem? To jest chyba właśnie ten, John Jones. Czy inny tam taki... Oczywiście jestem ready. CM Punk! Gwiazda AEW! Walczy z bokserem! George Masvidal! Zobaczymy jak sobie poradzi CM Punk, bo zapomniałem, że on w ogóle jest w tej grze, myślałem. Bo w tej grze miał być jeszcze Brock Lesnar, ale go nie widziałem, niestety, szkoda. Nie mogę wybrać jego DLC, bo wchodzę w dodatki do UFC, tak... Ooo! Ale dostał! Bo wchodzę sobie dodatki do UFC 4 i go tam nie ma, jest po prostu tylko Bruce Lee albo Tyson Fury. Puszczaj! Ała, nie w twarz! Jesteś mądry! To... Co? Zrobisz to ze swojej mamy? Czy... O! Wstajemy! O, pięknie! O! Ale pięknie dostał! Ale pięknie w ogóle dostaje CM Punk! Dawaj go tam! Dostał raz! Ojoj! Ojoj! Drugi chyba KO! Czekajcie, statystyki walki, czy już ma drugi KO? Ogłuszenie trzecie, czyli knockout, to były tam knockouty dwa? Czekajcie, nie strony, Jezu, knockouty? Tak, knock... Co to jest? Knockdowny? Lockdown. Żadnych lockdownów nie chcę. Nie, oczywiście żartuję. Jeszcze jeden i pewnie będzie dla CM Punk, więc... zdawaj go. Dawaj go na lufę. O, ale dostał! Ale na piasku zostajesz? Dawaj, chodź, wstawaj. O! Oj, oj, oj! Oj, CM Punk, co się z tą dzieje? Nie, chcę wstać. No. Dawaj go, chodź CM Punk. Co? Jaki over? Sędzia, uspokój się. A, okej, okay, dobra. No teraz go kończymy, no CM Punk, przepraszam, no. Przepraszam. Ja ci uwielbiam, ale no muszę. O ty! No, dobra. Oj! Ała! Ała, dobra, weźmy to, kołysankę. Ała! Poleciał. Ała, moja twarz! Ała, to bola... Nie wiem, czy trafia... To boleśnie, ała! To boleśnie wyglądało! Ała! Ała! I... Niko, no i dobranoc. Ale dostał CM Punk łomot, nie? To musiało zaboleć, nie? Musielibyśmy zapłacić setki tysięcy, żebym w takim czymś wystąpił, naprawdę. Wygraj walkę przez knockout. Wygrałem przecież. 50 punktów, 50 punktów doświadczenia. Dobra, więc dziękuję wam za oglądanie. Łapka w górę, subskrypcja, komentarze. Widzimy się w kącikach na moim kanale. Jeszcze zobaczę kiedy. Trzymajcie się i cześć!